Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Wojowniku, dawno Wojownika nie było, sporo osób mi pisało, kiedy ten Wojownik i tak dalej, więc stwierdziłem, że dzisiaj coś z niego nagramy, może coś popróbujemy w tych lochach, zobaczymy generalnie jak to wygląda. No ja mniej więcej wiem jak to wygląda niestety, ale po prostu wam to pokażę. Na wstępie może, póki mamy ten weekend epicki, jak widzicie, troszeczkę tutaj epików sobie odłożyłem do kibla, żeby mieć tak na, powiedzmy, na kolejne dni, ale jeszcze sobie czegoś poszukam tak w miarę na szybko. Dokładnie, tarcza nawet za samego golda może być. Wrzucimy ją sobie tutaj dzisiaj do kibla, żeby to już mieć z głowy. Niedługo 15 maurę wbijemy, za dokładnie 2 dni, więc to też jest git, jak najbardziej. Możemy tą tarczę sobie teraz rozmontować. No i co? Ja tutaj troszeczkę, no wymieniłem ekwipunek mniej więcej, na pewno broń wymieniłem. Wymieniłem też jakieś tam itemy, które bardzo odstawały. Tak średnio, powiedzmy 490 na itemku, może 492 mniej więcej dostaję. Mógłbym oczywiście tam o te parę statystyk więcej, na przykład tutaj klatę, mógłbym troszeczkę lepszą, rękawice i tak dalej, ale no nie pali mi się o te tam, powiedzmy, nie wiem, 8 statystyk. Broń mam nową, niestety no cały czas runy nas bolą. Cały czas runy to jest tutaj bolączka, przez co nie możemy tak naprawdę nic ani spchnąć. Cały czas jest tutaj ten blok na tym tornadzie. No i runy wyglądają tak, że na ten moment mogę maksymalnie chyba 33% mieć na broni. No ja mam 32, taką znalazłem, więc no jest lipa, biorąc pod uwagę, że na przykład tutaj Ice Ghost, który był za nami praktycznie cały czas tam tracił do nas 1-2 levele, teraz jest już nad nami, bo on już te wszystkie lochy pchnął, bo zobaczcie, że bardzo tutaj przytryhardował, jeżeli chodzi o runy, już znalazł sobie 60%, czyli maksa. Tracer i Pikachu już od dawna mają te bardzo wysokie runy, tutaj ma 56%, Pikachu ma 60, więc generalnie no to nas boli i przez to tak naprawdę nie możemy pchnąć żadnych lochów. No tak to wygląda po prostu. Także no niestety teraz sobie Ice Ghost będzie tą przewagę, którą jakby troszeczkę my mieliśmy przewagę nad nim. Tutaj ten Netratox tak samo, on tutaj widzę, że maxów generalnie nie ma, ale na przykład ma na broni 55%, też do nas tracił chyba tam nawet 3 levele, też nas niestety przeskoczył. No nic, no trudno, no ja tutaj niestety na tych runach, powiedzmy, się nie skupiłem aż tak bardzo. Raczej tutaj leciałem sobie tak na spokojnie, widzicie, nawet jeszcze nie mam tutaj jednej platyny, bo te skipy brałem zamiast właśnie ulepszeń, także mi jednej platyny jeszcze brakuje. No ale cóż, no teraz będzie prawdopodobnie Oktoberfest, który będzie pewnie przełom września i października, tak jak zawsze. To wtedy będzie, pewnie będą łączone eventy, to może wtedy już się doczłapiemy do tych maksów. No i tutaj coś zrobimy, no ale i tak myślę, że do tej pory już powinienem sobie na przykład to tornadko popchnąć. Jedyna rzecz, którą popchnąłem po przebraniu, to jest 15 Esteros i to wam pokażę, bo mam zapisaną tą walkę. To jest tak naprawdę jedyna rzecz. No i tak to wygląda, no niestety, no jeżeli byśmy tu byli, powiedzmy, tracili, nie wiem, 3-2 levele, to by było jeszcze ok, ale że my tracimy prawie 10, tak naprawdę 8 tutaj, głównie do Pikachu i Tracera, no to oni teraz dzień w dzień sobie robią przewagę i to z expem, jeżeli chodzi o expa z tej jawki, bo wiadomo, dostałem go więcej, i to golda, bo golda tak samo dostają więcej, bo mają większy level. No ale cóż, no tak to wygląda, trudno. My tutaj gramy dalej i będziemy starać się dalej cisnąć. Okej, tutaj no mówię, mam podkładane już itemki do kibla na kolejne, powiedzmy, kilkanaście dni tak naprawdę, bo sobie po prostu je pokupowałem na tym epiku. No jestem przebrany mniej więcej, to możemy do tych lożków wejść. No ale jak generalnie postać wygląda? Aura, tak jak sami widzieliście, niedługo 15. Brakuje mi tak naprawdę 2 dni. Ten level 359, tutaj sobie wszystko ogarniemy później. Pupile już dzisiaj ogarnąłem, oczywiście jeszcze awki nie robiłem, także tutaj dzisiaj mroku nie nakarmiłem, ale może uda się nakarmić. Kółkiem też nie kręciłem. Jeżeli chodzi o pupile, to jesteśmy na czwartej pozycji, bardzo długo byliśmy na drugiej i tak naprawdę tylko ten Menace miał od nas chyba tam 600 czci więcej. Natomiast ostatnio tam, nie wiem, chyba 3 dni z rzędu przegrałem po jednej walce, czyli tam robiłem 4-1, no i niestety spadliśmy i teraz jesteśmy na czwartej pozycji, ale i tak nie wygląda to źle, akurat te pupile tutaj w miarę nam idą. Jeżeli chodzi o wojowników, no to tak jak widzicie, no byliśmy tak naprawdę trzecim wojownikiem na serwerze, a teraz przez to, że tutaj Netratox i Ice Ghost sobie te runki podbili i popchnęli te lochy, no to są teraz jesteśmy piątym, więc to jest w ogóle wow. No a tutaj Tracer i Pikachu bardzo idą do przodu, z tym, że pamiętamy, że Tracer miał z czystej jawki bardzo dużo przewagi, więc no Pikachu to tryharduje bardzo lochy, on tam gniecie te lochy jak tylko może, także tutaj jeżeli podejrzewam, Tracer by podbił te same lochy, co ma obecnie Pikachu, to by na
znowu go wyprzedził tam na 2-3 poziomy, więc no tak to wygląda. No ale okej, co wam tutaj mogę jeszcze pokazać? Twierdzę, mam już 19, za 2 tygodnie będą skarby lasu. Chciałbym, żeby postawić już wtedy 20 i się skupić na salce. Salkę sobie tam na razie machnąłem na 16 poziom, no ale jak widzicie, no drewna troszkę mam, natomiast kamienia nie mam prawie wcale, no ale to wiadomo, kostki, kręcenie kółkiem i może przez te 2 tygodnie się uzbiera na tą 20 twierdzę, no bo tutaj ataki robię, ale z tych ataków to za wiele nie dostajemy. Akademia w międzyczasie mi się buduje na 16, póki zbieram właśnie te surowce, tutaj kopalnie też mam 16, także jak zrobię twierdzę 20, to od razu lecę kopalnie do 20. Jak to tu wygląda? Tu już mam tak, wehikuł 15, serce, trener 15, kopalnia za 4 dni mi się zrobi na 15, 4,5 dnia w zasadzie. I ten ekstraktorek będziemy, bo ten ekstraktor, ja tutaj mówiłem, że przyjąłem inną taktykę, ekstraktor olałem na właśnie na rzecz trenera i wehikułu głównie, no i teraz to kopalnia, bo ona jest dosyć tania, jeżeli chodzi o duszę, no a później sobie ten traktor będziemy musieli dalej pocisnąć, żeby już go mieć po prostu na 15, żeby mieć to z głowy i z tych skarbów lasu te dusze w miarę fajne pozyskiwać, nie? Potem tutaj wiadomo, wszystko do 10 sobie postaram zbudować i tak dalej, i tak dalej. Gildia, no to nie ma co tutaj pokazywać, cały czas jesteśmy na pierwszej pozycji, to się akurat nie zmienia, troszkę tej czci przewagi mamy, więc spoko. I tyle. Generalnie chyba tyle, chyba tutaj nie ma co za bardzo pokazywać. Jeżeli chodzi o lochy, wygląda to w ten sposób, natomiast jeżeli chodzi o strefę mroku, no to wygląda w ten sposób. Tak jak mówię, no ostatnio, od ostatniego odcinka chyba tylko i wyłącznie ten Esteros 15 popchnąłem i to po przebraniu właśnie ostatnio. Nic więcej nie mogę. Spróbujemy ten portal, zobaczymy ile mu zrobimy. To jest mag, no troszkę tutaj mu zrobiliśmy, ale raczej było wiadome, że nie pokonamy go dzisiaj. No i co? Na pewno tutaj tego maga myślę, że jesteśmy w stanie zrobić, bo miałem próbę, gdzie zostało mu 300 tysięcy, coś takiego, a to jest 408 level, więc dostaniemy 300 milionów za niego, więc popróbujemy go sobie, tylko ja najpierw tutaj bym chciał załadować jeszcze troszkę golda w HP. No za wiele nie załadowaliśmy, no ale niech będzie. Miałem odłożonego właśnie na te epiki, żeby to pokupować, mieć z głowy. Także spoko, co my dzisiaj będziemy próbować? Tutaj w tym Esterosie jest ten wzgardliwy Ramsey. On jest, jeżeli chodzi o statystyki, to jest bardzo podobny do tego właśnie 15. Ja tutaj już go trochę próbowałem, nie ukrywam. Generalnie bardzo dużo tych lochów próbowałem, bo już nie mogłem się doczekać odcinka, więc stwierdziłem, że samemu troszeczkę sobie podziałam. Oj, tam jaka bliska próba, zobaczcie. No właśnie o tym mówię, że on tutaj, jeżeli chodzi o statystyki, to on nie ma bardzo, bardzo dużo większych od tego poprzedniego, także mi się wydaje, że on by był nawet tutaj do machnięcia. Pomyślcie sobie, jakbyśmy mieli runę chociaż 45%, to by było o wiele prościej. No ale sami widzieliście, no tam bardzo, ale to bardzo bliska próba. No ale niestety chyba jeszcze nie. No troszkę go tu próbowałem, nie ukryłam. 486 tornado też, masę tam grzybów wydałem, żeby to w końcu pokonać właśnie po tym przebraniu, no ale niestety nie udało się, co jestem w sumie zdziwiony, bo myślałem, że już to jakoś tam w miarę pójdzie. No ale niestety, no sami widzicie, jak to wygląda. 28 milionów, no powiedzmy do 700 go popróbujemy. Miałem go nie ruszać dzisiaj za bardzo, ale no taka tam była fajna próba, że aż mi się zachciało. No tam naprawdę jeden blok i hitek i chyba byśmy go pokonali, tam 18 milionów. No mówię, no on jest w zasięgu, tak jak na łowcy on takim dłuższym blokiem był, tak tutaj myślę, że byłaby szansa pokonać jednego po drugim, jeżeli właśnie chodzi o ten Esteros 15 i 16, bo oni są 20 milionów znowu, bo oni są bardzo podobni do siebie. No ale niestety, jak sami widzicie, jeszcze ciężko. Też tutaj no widzicie, ile mam grzybów, nie będę szalał, bo no wszystko poszło na przebieranie i na te lochy. No ja tych lochów no bardzo tutaj cisnąłem. Na koniec wam oczywiście pokażę ten Esteros, jak tam padł i na jakich statystykach. Dobra, 13 piętra wydaje mi się, że nie ma w ogóle co próbować. Tutaj może ta meduza by padła, ale ona da niewiele. Loki też da raczej niewiele. No tego maga chyba bym tutaj popróbował i może w końcu by się udało. No mówię, ostatnio też go próbowaliśmy, bo tak się skupiałem głównie na tym tornadzie i Esterosie, a w ogóle zapomniałem właśnie o tych pobocznych lochach. No i tak troszkę go sobie poklikałem i tam taka najlepsza próba to było właśnie 300 tysięcy HP mu zostało.
Także no, można powiedzieć, że dosyć bliska próba w tym sensie. No i mówię, on ma 408 level, więc tutaj 300 milionów ekspa byśmy przytulili, tylko że no trzeba by go pokonać, a to chyba nie będzie takie proste, jak sami widzicie. No bardzo jest ciężko, no te lochy to jest po prostu katorga, jeżeli chodzi o samego wojownika. No i mówię, no i przez te runy tak naprawdę taką przewagę sobie, w sensie przewagę, no przewagi nie mieliśmy bardzo tam nad Trazerem i Pikachu, ale byliśmy, można powiedzieć, w miarę na równi, a teraz sobie zaprzepaściliśmy właśnie tą przewagę przez to, że, w sensie przewagę, no to, że byliśmy na równi, przez to, że te runy tak nam słabo poszły. No i teraz to już powinniśmy mieć, no chociaż tak jak mówię, no te 40-45% to na pewno by dosyć fajnie pomogło. No a sami widzicie, że mamy niestety zaledwie 32%, no i te lochy nie chcą iść. No zobaczcie, tam była taka próba 2 miliony, no ale niestety to jeszcze za mało. Na tym Ramzeju też tam były chyba 2 miliony, czy tam 8 milionów, już teraz nie wiem, no ale też niestety nie starczyło. No i widzicie, na niego też jest problem. Lucjusz, na tego Lucjusza możemy tutaj z 50 grzybów wywalić. Nie wiem, to jest mag, czy on byłby do zrobienia? Na pewno by nam nie dał 300 milionów expa, ale zobaczcie, no ze 125 milionów mu tam zostało chyba 20. Także on też może i by był do zrobienia, pewności nie mam, nie ukrywam. Ale tam 22 miliony, ale może nawet coś by tam się udało, jeżeli o niego chodzi, zrobić. No powiedzmy, że też na niego ze stówkę sobie zużyjemy. No cokolwiek, żeby tutaj zabić, nawet ten 360 level fajnie by było wbić, no ale sami widzicie, że raczej to nie jest możliwe niestety. Także no lipa, no wszystko przez tą runę tak naprawdę. Runa to jest jedyna rzecz, przez którą teraz cierpimy i przez którą tych lochów właśnie nie możemy zrobić, no bo tutaj itemki mamy dobre na swój poziom i tak dalej, runki też są dobre, w sensie runki, no tam punkty życia i tak dalej, o tam 11 milionów było. No a tutaj właśnie przez tą runę w broni wygląda to tak jak wygląda, 8 milionów ze 125 milionów, 8 magowi żeby zostało, to już jest naprawdę no niefajna sytuacja. Strasznego też tutaj mamy pecha, zauważyłem na tym wojowniku, że no każdy ten loch była jakaś bliska próba, ale żadnego nie możemy przepchnąć, to jest też dla mnie śmieszna sprawa. No ale co zrobić, tam 20 milionów znowu. No mówię, no to wszystko wypadło, gdyby była lepsza runa, nie? Nie ma co tutaj więcej gadać. Dobra, w strefie światła chyba nic więcej raczej zrobić nie możemy. Tutaj jeżeli chodzi o to, to w sumie nie ma co próbować i tak nam expa nie da. Tutaj ten sutener pety, czy on by był do zrobienia? Nie, wydaje mi się, że jeszcze nie. Tak więc, no co, ten raczej też by nie był jeszcze do zrobienia. Tak mi się wydaje, jeszcze jesteśmy troszeczkę za słabi, głównie, zwłaszcza, że jesteśmy wojownikiem. Także no co, możemy popróbować tego silnego gula. Zobaczymy, czy to cokolwiek w ogóle tutaj by się udało zrobić. No mimo, że już go tutaj próbowałem bardzo, ale to bardzo, chyba w piątek, nie, w sobotę to było, w sobotę, wczoraj. Więc no próbowałem go tutaj niemiłosiernie, ale no niestety nie udało się. No tam 30 milionów. No jeżeli by ten gul padł, 35 milionów, jeżeli by ten gul padł i potem kolejny po nim, ten 488 by padł, no to już byśmy naprawdę mieli dostęp do darmowego expa i ogromnej ilości golda przez długi czas. No ale wygląda na to, że chyba to się jeszcze nie wydarzy niestety. No a szkoda, nie? Szkoda. Powiedzmy, że do ilu? Do 200, do 250 może. Myślę, że więcej nie ma co, biorąc pod uwagę ile na niego tutaj wydawałem już wcześniej, że właśnie więcej niż tyle grzybów nie ma co. No tak liczyłem, że może jakiś będzie taki szczęśliwy traf właśnie na tym wojowniku, na odcinku, że może magia odcinka zadziała, no ale z tego co widzę, to niestety nie, niestety się to raczej nie uda, żeby tutaj cokolwiek pchnąć. 9 milionów tam było, no nie, taka bliska próba znowu, no kolejny Loki, kolejna bliska próba, ale nie chcę paść, no to jest niemiłe. Za tydzień jest weekend golda, no na pewno te statystyki nam w ten weekend golda spukną, no i czy wtedy by się udało te wszystkie lochy machnąć? Wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że już byłoby to do zrobienia, no ale znowu tydzień tracić i tutaj przez tydzień, żeby oni wszyscy robili awkę na wyższym levelu i tak dalej, no boli to. Ale wydaje mi się, że właśnie po tym weekendzie golda, w niedzielę może po awce czy tam w poniedziałek, udałoby się właśnie dużo tych lochów zrobić. Dobra, no mamy jeszcze tutaj powiedzmy trochę grzybów. Co my byśmy chcieli? No chyba tego, bo on nam da te 300 milionów jednak. To jest jedyny, który się tak opłaca go próbować, zwłaszcza, że no próba była dosyć bliska. Także jeszcze tutaj na szybko sobie przeraszujmy do powiedzmy 100 grzybków, coś w tym stylu. Zostawimy tak jak wczoraj. Wczoraj na łowcy podobną ilość mieliśmy na starcie. O, tam zobaczcie, niecałe 2 miliony. No więc ciekawa sytuacja.
Tutaj się wydarzyła już chyba trzeci raz rzędu, jeżeli o tego maga chodzi, no i trzeci raz rzędu go pokonać nie możemy, także no sami widzicie, jak to wygląda. No pecha mamy ogromnego, to jest ogromny pech, no ale co tutaj więcej zrobić, no żeby mieć szczęście, to temu szczęściu trzeba pomagać, a pomoglibyśmy na pewno, gdybyśmy mieli runkę fajną, nie, w tej broni, to na pewno to wszystko by popadało. Ale tak jak mówię, tak w sumie, tak teraz myślę, to nastawiam się, jeżeli chodzi o tego wojownika, to na przyszły weekend porobię sobie jeszcze tą awkę, no tego golda dużo, nie, dużo dostanę z tej awki z tych 3 dni. I wtedy wydaje mi się, że wszystkie te lochy, które dzisiaj próbowaliśmy, to popadają bez większego problemu. Darmówkami obecnie klikam tylko i wyłącznie silnego gula, czyli cały czas to tornado. Nic innego tak naprawdę nie klikam, bo nie ma to sensu. No a tam wiadomo, jakby siadła jakaś fajna, szczęśliwa próba, no to by się udało. Dobra, to niestety, krótszy odcinek, nie udało się. Możemy sobie kółkiem zakręcić, bo i tak levela nie wbijemy. Zobaczmy, jak to wyjdzie, jeżeli chodzi o surowce z tego kółka. No, trochę ich dostaliśmy. Myślę, że jest na spokojnie szansa, żeby na za 2 tygodnie tą twierdzę 20 postawić. Tu sobie możemy rozmontować to, bo i tak jest nam niepotrzebne. Oj, możemy ulepszyć od razu coś na razy 8. No te itemki są w miarę świeże, więc wydaje mi się, że spoko, możemy to sobie wszystko razy 8 ulepszyć. No mówię, ja tutaj też tracę tych surowców przez to, że wtedy tą broń straciłem, która była ulepszona razy 8. Tak to bym te wszystkie itemki miał razy 8, a broń może nawet razy 10 by się udało. No ale niestety wtedy bardzo dużo tych surowców straciłem, no i tak to jest. No pecha mamy na tym wojowniku, no ale co zrobić, trzeba jakoś z tego wyjść. Tutaj tym kółkiem zakręciłem, dobra, tu sobie możemy dać troszeczkę w tą wytrzymałość do 3-4-5-0, potem sobie będę leciał w siłkę, potem może na weekendzie golda sobie dobiję tutaj do 3500 w podstawie, no i całą resztę już będę ładował w siłę na ten moment. I myślę, że będzie gin, ale tak teraz w sumie, jak tak sobie myślę, powiedzmy optymistycznie, to właśnie w przyszły weekend po tym goldzie, jak tutaj te statystyki spuchną, no to wszystko padnie, no bo sami widzicie, że wszędzie dosłownie są bliskie próby, nawet temu zostało 9 milionów. Dobra, tutaj możemy w sumie kliknąć, żeby już się nie świeciło, bo i tak już tutaj za wiele nie zrobimy. I tyle, pokażę wam jeszcze tego chłopięcego Briana, czy tam, nie będę czytał tych nazw, bo znowu ktoś tam mi powie, że nie umiem czytać z tych, bo to jest z Gry o Tron bodajże, także no po prostu ten 15 Esteros, jak to wyglądała ta walka, no mówię, to jest jedyna rzecz, którą pchnęliśmy w ten epik, no i więcej chyba się nie uda, jak sami widzicie, no chyba, że jeszcze darmówką jakąś do końca dnia tornado, no ale raczej tak szczęśliwie nie będzie. Tutaj kolejny bloczek, jakieś tutaj widzimy, że mocne kryty, tutaj kolejny blok, no i zobaczcie, że same bloki, mocne krytyki, na sam koniec tak naprawdę uratowała nas ta tarcza i udało się go pokonać, także no 7,5 miliona nam zostało, tu jakiś pierścionek, no ale dobra, tak to wygląda, czyli co, na za tydzień, może w poniedziałek za tydzień nagram sobie z tego wojownika, gdy już będziemy po weekendzie golda. Te statystyki nam spuchną i wtedy może te lochy wreszcie jakoś mocniej ruszymy i wreszcie tam troszeczkę podgonimy naszych towarzyszy, w sensie towarzyszy, no naszych wojowników, tak, tutaj z tej topki. Dobra, to by było chyba na tyle, ja wam dziękuję za odcinek, dziękuję wam za oglądanie, zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu, piszcie komentarze, jak tam u was, jak tam w ogóle po epiku i tak dalej, to tam sobie wieczorkiem poczytam. I tyle, raz jeszcze dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!